Dla mnie to jest taki stary wilk. Kobiety przy nim rozkwitają. Gaduła jest. Co się będziemy czarować? Wymyślamy różne... Ludzie wymyślają różne patenty, wynalazki, odkrywają galaktyki, ale każdy chce mieć swój dom, swoją żonę, swoje dzieci. Bo w sumie to wszystko polega tylko na tym. Ile między wami jest lat różnicy? Niektórzy ludzie już nie żyją w tym wieku. 32 lata. 32. Czy to robiło ci jakąś różnicę? Ten... W ogóle wtedy się nad tym nie zastanawiałam. Liczyło się nasze porozumienie i to, że mieliśmy podobne spojrzenie na różne sprawy. No hej, no siema, cześć. Cześć. Kurczę, to słuchaj. Ty, no sprzątasz tu, widzę. No, coś no, trzeba robić. Mamusi nie ma jeszcze sobie. Mieszkaliśmy w jednym pokoju. Wszystkie okna zmieniłem, drzwi. Ale mówimy o czymś innym. A nie, dbałem o to, nie mieszkałem tu. Ja dostałem popysku od mojej mamy za to. Bo ona chciała mieć białe okna, jej modrzewiowe, piękne, czerwone. Jak to widział? O, tu oczko i zrobiłem. Jezu, jaka awantura. W tym miejscu dostałem po twarzy od mojej mamy. Bo taka była, no, normalna góranka. Taka, ale chodzi o to, że potem ona była szczęśliwa, że to zrobiłem. Państwo zobaczyli żonę Marka Piekarczyka, już teraz wiedzą, że jego teściowie są od niego młodsi. Tak jest. Dzień dobry paniom. A to takie zaskakujące? Nie, wcale nie, ale to takie sympatyczne, bo on jest tak młody duchem, no że choćby miał 100 lat, to i tak będzie młody. Tak. Kamila Drecka i Magdalena Gwóźdź. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Kamilo, łatwo było dostać zgodę od Marka na wejście do jego domu świątyni? Ponieważ obie jesteśmy dosyć już długo w telewizji i robimy te wywiady od wielu lat, to jest kwestia zaufania. To znaczy, że nie zrobisz komuś krzywdy, że nie stabloidyzujesz reportażu, że będziesz dbać, żeby ktoś dobrze wyglądał, żeby dobrze wypadł. A przede wszystkim, no to jest... Ja, przepraszam za duże słowo, ale ja uwielbiam moich bohaterów. Ja staram się w ogóle robić takie reportaże o ludziach, do których mam jakiś stosunek emocjonalny. Trudno było w ogóle było uprawiać ten zawód, nie lubiąc ludzi, prawda? Empatia. No, więc najważniejsze właśnie. Słowo no, w naszym więc, zawodzie. No więc właśnie. Trzy razy więcej reportaży w waszym programie, trzy razy większa dawka spotkań z ludźmi. Bardzo mocno się zmienia i rozwija Reporter Polski. Tak, dzisiaj startujemy o 17:25. Nowa, silna dawka Reportera Polskiego. Dziś mamy dwa inne reportaże, bo reportaż Kamili, o ile dobrze wiem, będzie też można zobaczyć w tym tygodniu. Dziś natomiast mamy dwa inne reportaże. Jeden dotyczy bliźniąt syjamskich, dwóch chłopców, którzy urodzili się w styczniu. Byli zrośnięci brzuszkami, mają za sobą szereg operacji i niestety jeszcze sporo przed nimi, ale są silni, chcą być piłkarzami, jak mówią ich rodzice na razie. I to już wiadomo. To jest de facto odpowiedź na pytanie, czy tylko gwiazdy, bo nie tylko gwiazdy będą bohaterami Reportera Polskiego. Nie, będą też materiały... Prawdziwe życie poza kamerami. Tak, będą materiały dotyczące celebrytów właśnie takich celebrytów, jak uwaga na słowo. Gwiazdy, celebryci, zaglądanie za kulisy. Nie znasz słowa, celebryci to zarezerwowane chyba dla innych osób. Ale będzie też dużo reportaży dotyczących... zwykłych trosk ludzkich, czyli smutków, cierpień, tego, co my na co dzień w życiu przeżywamy. I zachęcamy też do kontaktu naszych widzów, bo to też na państwa kontakt liczymy, jakby na państwa maile, na państwa pomysły. To jest taki program dla ludzi o ludziach, który ma być blisko ludzi, co Kamili się świetnie udaje, bo wchodzi wprawdzie do domów osobowości, ale też jest bardzo blisko, także będziemy blisko. A ja mam takie pytanie za 100 punktów do Kamili. No. Czy wchodząc do domu Marka Piekarczyka, tego Marka Piekarczyka, potrafiłaś go na przykład zaskoczyć i zanucić jakąś piosenkę z TSA? Pamiętasz te pieśni? Wszystkie pamiętam, zwłaszcza, że te piosenki są obecne. Ja długo bardzo szukałam tego koncertu, 82 rok z Krakowa. To był taki znany koncert TSA, ale bardzo długo też szukałam Jesus Christ Superstar. Marek, główna rola. Tak, ale tego w ogóle nie ma. Został jakiś kawałeczek w naszym archiwum. Bardzo szkoda, że tego wszystkiego nie ma, no ale takie to były czasy. Ja nie weszłam do domu, to znaczy w ogóle weszłam prywatnie, ale nie z kamerą, dlatego że... Postanowiłaś uszanować. Większość... tak powiem, dużych osobowości, ludzi, którzy nie chcą pokazywać domu. Ja ich rozumiem. Ja bym też nie chciała, żeby ktoś oglądał moją łazienkę, moją sypialnię, a niby poza dlaczego. Tym Marek mieszka w Bochni, prawda? W Bochni. I tam właśnie, jest tak wokół pięknie, że co tam będzie do domu wchodzić. Ale w ogóle szacun, naprawdę. Ale za to pokazał nam swoją kozę, z którą
i biegał z nią dookoła, bo ona próbowała mu uciec. A on próbował jej pokazać, zobacz, kozo, co to jest. Kozo, przedstaw się, tak. Widzą pytania na śniadanie, przedstaw się, widzą koza dwójki. Klementyna, no tam. Kozo Klementyno, zachowuj się. To jest moja żona Kasia, to jest moja koza Klementyna. Ludzie, cały Kasia piekarczyk. Fantastyczna, fantastyczna. Tak, oczywiście. Kamila Drecka, Magdalena bardzo Gwóźdź, miło. Codziennie dziękujemy. Reporter Polski, zachęcamy Marek państwa. W piątek, 17:25. Tak jest. A dziś startujemy. Dziękujemy pięknie.